mam wrażenie, że ciągnę worek ziemniaków. Dopiero teraz lekko odbił mi na prawo, nie? A tak cały czas, ja go tam nie mogę spod markera w ogóle ruszyć, nie? Stał i koniec, nie? A nie wiem, co to jest, nie? Come on. Zack! Internet! And it's off! You see what happened? Look! Tomeczku. Look at this! Look at this! Oh! Lucky young girl! Look at this! Yeah! My fast handed! Yeah! You're doing a good job! Pierwszy amurek, teraz ryba 23, z hakiem małym, nie? Tak. 23, piękny karpiszon. Nie wiem co powiedzieć, jestem mega szczęśliwy. No jest tak rozpocząć zasiadkę na Euroaqua można sobie tylko wymarzyć. My nawet jeszcze nie mamy wędek wyrzuconych, a to już ryby łowisz. Blisko. 4 metry przed markerem. Idealnie. Tak, pół metra przed markerem. Wiecie, podczas rzutów takich odmierzanych warto mieć jakąś ochronę głowy, bo bez ochrony głowy to można sobie pro jakiś zrobić tutaj krzywdę. Tomasz jest nieobliczalny, on rzuca raz w lewo, raz w prawo, raz dalej, raz bliżej na klipsie, więc ochrona głowy musi być. PB Kraszewskiego Wamurze. PB Kraszewskiego Wamurze, 8,5 kilo. Uuu. Willkommen on Euroaqua. Jak się czujesz? Jak łowca amurów, których nie lubi. You don't like te amury? Yeah, I don't like. Nakryj go, nakryj go. Do góry, do góry, do góry, do góry. Nakryj go, do siebie pociągnij. O, to. That's why I don't like it. Yeah, but
Złapałem tego graskarpa w podbierak. A jak daleko rzuciłeś? Rzuciłem podbierak tak 30 cm do przodu. Pomajchlałem, No proszę, wciąż walczę. Mamy pierwszą rybkę, jest amurek. Nieduży, ale dosłownie pół godziny po zarzuceniu. Więc coś się zaczyna dziać. A w międzyczasie Tomasz holuje karpia także. Tomasz. Rybka wygląda. Tak i wraca. Arwdeci. To jest ta z kukurydzy. Here is the child. Round 9. We will have the mama, papa, opa, opa, and the second opa, and all the guys from them. Come on, go. Go. Ta źle rzucona, tak? Tak. Tą, którą mieliśmy przerzucić. Zresztą. I cast this rod and no, he no, tell no, it's I, not I, okay. I cast, no, not that no, I, a, bo ty przerzuciłeś. Tak. Yes, I cast this rod and I say it's not good. But it's stay of your 2 or 3 hours and we change. And we didn't change. It's no... You fish together. Otherwise nobody catch a fish who fish with me, but I'm always casting. Co tam mamy? Nie wiadomo jeszcze. 10 kilo, maybe 12. Jest to mocny ciągnik. Nie, ja delikatnie ciągnę. Dużo, nie wiem czy dużo. Tomasz się delikatnie obchodzi z rybkami. Po prostu mówię delikatnie. How many kilos it was there? 18? We don't know. Smaller maybe. 15, 18. Also fish, huh? It's Delkim, don't worry. What kilo plus. I told you, you need one? I give you one. No, wait. Control, go back, yeah, go back. I jump in the lake when he go. Slowly, back one. Fuck! Big fish! Thanks, well man. Done. Thanks, man. Whoa! Good. Your lighter. Yeah, it was too big for this net. Your lighter. No problem. Put the
lewej. No, panie. O! Oh, fuck! Holy fucking shit! That's why. Small net, not good. We need big net. Is this okay? No net. Borg is my best person. Fish, yeah, it's personal best. I give you the lucky clay and fantasy, yeah, no? That's you right. You say about this, yeah. You say that I came here and that you give it. Holy crap, man. Wait, let's do it. That will be better. Otherwise we cannot clear. No, give yeah. Over here. Po tośmy tu przyjechali. Brawo Tomku! Nie chcę nic mówić, ale to jest przekleństwo pewne. Będzie polewany. Graszewski. Będzie polewany. Graszewski. Janereczko widok przygotowane. Graszewski wie, że to jest twoja ryba, nie? Otherwise you have that all on the pitch. Nic nie mówi, ale to jest jego ryba. I teraz mojego kolega pobiegł do twojej ryby. Jakie to ma znaczenie? Żadnego. Ja złapię swoją. Thank you, man. It's long. Thank you very much. Yeah, it's long. Now try to lift. Now I know that what did you say about this? Yeah. It was right. Try you didn't. How long? Try. You try. Hallelujah. Oh, fuck off! Fuck off! Yeah. It's at 35? Yeah, I think so. 39.8 minus maka to ma 37. Brawo Tomek. Yeah, 38, to już masz PB tylko na Euraco. Jaka klopta. Go left, go left. Tak, to jest wszystko ok, te plamy? Ta, bo to jest pęknięty ten. Kurwa! Kurwa! 40 kilo prawie! Oh, fuck off! Robicie foty? Czekaj, ja zrobię zdjęcia, dwa. Make some photo! Oh, fuck! It's so big! Oh, fuck! Please, this is awesome. Yeah, hold on. Podnieś na sekundkę. Tej buźki. Tej buźki. Whoa! Pictures enough? You have good pictures? Yeah, we have the... Czy to jest to właśnie, po cośmy tu przyjechali? Chyba pierwsza doba. Pierwsza doba. Whoa! Yeah. It's fit enough. I want to be here. He's here. Yeah, it's looking. It's perfect. Yeah. Good. Very nice. Okay. Go. Yes. Yeah, much slowly then. She goes. Yeah! Good. This was fucking great. Michelle, go on the water with the fish. Yeah. Big fish, you have to. Okay, I go home. Yeah! Pamięta! 38 kilo! Dotarło. Niecało 18800. Będzie ładna ryba na pewno. Pewnie będzie PB. A ile ty masz? 20 stopni.
Tomek, kurwa, beczkę weź. Dalej siedzi. Bagien specjalista. I jeszcze się nie mam, kurwa, przepał zajebać tam. Nice fish, you think? More than 20 kilo, I think. He don't know. Yet. My biggest fish dawaj is... Dawaj go tutaj na tą stronę, tam go nie prowadził już te swoje kije. In my opinion, it will be not a record fish for Krzysztof. Uh-huh. And probably the Thomas will have a 42 kilo now. Ty, sandacz! To pyga chyba. Nie, to pyga. A to brzydkie. Boże, czekaj. To jakiś boleń chyba, co to leje? Nie, to pyga. Ale łeb ma. Ładnie zapięta w górną wargę. O coś troszeczkę, Wojku. Thank you.
zniszczony 20 minut temu. Zaraz po zarzuceniu zestawu pojawiają się ryby. Momentalnie. Zestaw dosłownie zarzucony kilka minut temu. Jeden na drugi. Bardzo blisko siebie. No i mamy takiego pełnołuskiego bączusia. Troszkę się zrobiło chłodniej. Chodź, pokażemy ci go. Pojedyncza kulka i to wszystko robi największą robotę. Tak to wygląda. Ryby bardzo silne, mimo tego, że woda jest ciepła, więc dbamy tutaj o nie. Czekamy, jak odpowiednio nabiorą sił ku temu, żeby same sobie pójść. No, nawet taka mała ryba daje bardzo dużo frajdy z holu. Natomiast co zrobić? No, na chwilę obecną czekamy na większe. Jak to się mówi, kto nie kombinuje, ten nie ma. Tak sobie wymyśliłem, że ponieważ troszkę z braniami stanęło, więc przygotuję kulki, hardy, były w tym pudełku, to jest liver i bugabu. I te kulki hardy zalejemy likwidem, obsypiemy proszeczkiem i zostawimy je do całkowitego wyschnięcia. Do tego damy taki likwidzik. Nie trzeba go dawać tutaj dużo. Trochę to pozostawimy, żeby to weszło do środka. I następnie użyjemy tego samego smaku proszku. Robi nam się piękna posypka. I w efekcie mamy taką kuleczkę. Smakowicie, więc teraz trzeba to pozostawić, żeby to troszkę przeschło, żeby nam to zaraz wszystko nie odpadło po tym, jak zostanie wrzucone do wody. I taki zestaw poleci za chwilkę na jednej z wędek. Bardzo się cieszyłem po pierwszej dobie, ponieważ naprawdę tych brań było sporo. Wczoraj w ciągu dnia, po drugiej dobie, w ciągu drugiej doby, brań było tak dużo, że nie miałem czasu nawet przerzucić wędek Tomka. Wychodziła ryba za rybą, strzał, rzut, strzał, rzut, strzał, rzut, strzał. Potem gdzieś to wszystko troszkę siadło. Wieczorem mieliśmy jeszcze jedno branie. Cała noc cisza. Branie na wędce Tomka, ale delki mnie nie zagrały, bo branie wsteczne. Też debatowaliśmy na ten temat. Pokazywałem mu, jak to działa w przypadku delkimu, gdzie faktycznie ta żyłka być może, nie wiem, no wolno schodziła, ryba się delikatnie cofnęła, poszła w bok, nie zasygnalizowało. Dzisiaj rano Tomek zaraz po zarzuceniu, po wyniesieniu zestawu miał rybę i tak naprawdę na chwilę obecną jest spokój. W związku z tym, kombinujemy dalej, nie ma co siedzieć i czekać, trzeba przewozić wędki, może coś uda się ciekawego wyrzeźbić. Jak widzicie, zmieniła się pogoda, zrobiło się chłodniej, popaduje deszcz, zmienił się też wiatr. Wydawałoby się, że powinno być ok, z tego względu, że przede wszystkim zrobiło się chłodniej. Ale co będzie, zobaczymy.
Tomasz, co to się stało? Opowiedz nam. No cóż, Leszcz był tym razem lepszy ode mnie. Najgorsze jest to, że nigdy nie wiadomo, co tam jest na końcu, nie? Po wadze było czuć, że było dobrze. Mi też się tak ostatnio wydawało. Nie, ale on szedł, wiesz, szedł mocno bokiem. Nie, nie bił nic, wiesz, nie tego nie było. No i tak samo nie bił. Ja byłem przekonany, że mam skarpia 30 kg, a się okazało, że była 16. No, no i... Po prostu te ryby są mega silne. Miejmy nadzieję, że to była 16. Tak jest. Arku. Dziękuję, Tomku. Jak widzicie, na naszych zasiadkach nie tylko królują wysokoprocentowe napoje, ale również, ponieważ mamy kucharza, który z samego rana na piecu od pizzy stanął na wysokości zadania, upiekł nam piękną drożdżóweczkę z kruszonką i ze śliwką chyba, tak? Tak jest. Także Krzysiu, szacun, szacun. Trzeba coś zjeść, trzeba nabrać sił. Na zdrowie. Wasz. Jedziemy z kocem. Proszę podbierać, zobaczymy ile ma. Smacznego. Smacznego. Zobaczymy minę tego. Tego. Łowcy karpi. Największego. Minę leśniczego. Pytanie. Słuchajcie, Tomasz złamał wędkę. Shimano Take 4. Podczas próbnego rzutu. Na odległość 100 metrów. 110, nie przesadzaj. Nie 110, bo powiedziałem, że 100. No to 100 plus 10 ma. 2 dni. Twój ma. iCard. Pozdrawiamy Artura. Dziękujemy za pomoc. Garnął 2 dni. Węgry, na łowisko przyjeżdża. iCard. Polecamy. Witam serdecznie, kochani, to ostatnie chwile przed moim rekordowym braniem. Jesteśmy tuż przed moim rekordem. Myślę, że to będzie w granicach 40 kilka kilogramów. Nagrywamy to, ponieważ jesteśmy tego prawie pewni. Zobaczymy, co się wydarzy dzisiejszej nocy. Jeżeli się uda, to ten filmik, mam nadzieję, tutaj zamknie mordy wszystkim, kurwa, którzy nie wierzą w moje umiejętności karpiowe, a także przynęty Max Karp. Pozdrawiam Was serdecznie. Ale praca! Patrzcie! Rekord świata idzie. Idzie rekord świata. Siłowo! Jest! Tam jest, widzę ją. Jest! Jest! Idealnie wyczepiona.
Odkażamy i wypuszczamy do wody. Tak jest. Pierdolę. Ty to jesteś wariat. To jest łowca tego 3-metrowego konia. Ojej, ojej, ojej. Jak tam Wojtuś, zmiana miejsca? Zmiana miejsca? Około 24-25 na pewno. O. Jak na ryba. A tak nam się fajnie spało, Krzysiu, nie? Ale ja już miałem przemyślenia rano, mówię, kurde, coś, czekamy całą noc, nic się nie dzieje. Nie. Przełamanie pasy i od razu. Dwa dni bez brania, nie? Pompa wyłączona i jest. No dobra, a teraz zasłużony papierosek z rana. Teraz sobie to obeschnie. Zadanie wykonane. Tomasz, gdzie ty byłeś? Zadanie wykonane, 40 plus odnalezione. Proszę, cast inside the water. Jump! Thank you very much for job the ride. Done. Bye bye. Bye bye. Zestawy. Jak wspomniałem, jeden na woftersie, drugi na bałwanku. Kto nie próbuje, ten nie ma. Dwie wędki lecą za chwilę do wody. Jedziemy z tym. 27 kilo z worka. We'll be right back.
Nie, no na pewno, bo moja była z lewa. Tak, ta jedna jest na pewno lepsza. Dość ciężko idzie tu chyba. Ale markery wszystkie stoją, jest dobrze. Nie, nie. O kurde. I co to masz? Tak bywa podobno. To rzucaj. Idź od razu odmierz 115. Raz na wozie, raz pod wozem. Chciałbym Państwu zademonstrować tą oto ekskluzywną wódkę pochodzącą z Rosji, zagryzaną kaliskim owocem tropikalnym. Kaliskim. Dlaczego kaliskim, proszę Państwa? Znajduje się z nami Wojciech, przyjaciel, który uprawia owe owoce na swojej 20-hektarowej fermie wraz z małżonką Izabelą. Małżonka ta zabije. Dogląda w trakcie... O Jezus, proszę Państwa, sezonu owocowego dogląda na tych owoców w momencie, kiedy Wojciech wraz z nami, proszę Państwa, wyruszył na tą zacną wyprawę, mieszając tutaj w międzyczasie... Oszysz, mordę gryzą te komary. Proszę Państwa... O, zgasło. Tomasz, się wydarzyło. O, taki ładny karpik. 10 rano. Kółko leżała przez całą noc. Ostatnia noc, niewiele zabrakło. Ryby po zważeniu 3400 minus worek, więc jakieś 28 800, ale piękna, silna, ciężka ryba. Bardzo fajna walka. Właśnie pojawiła na stanowisku obok. Krzysia, ale udało się ją. Zbiona, nie? Nie będziemy jej tu męczyć, ale o kurwa, ona jest ciężka. Thank you.
Państwa sałatkę z owoców tropikalnych, kalijskiego owocu tropikalnego z fermy naszego przyjaciela Wojciecha, jego małżonki Izy, którą znowu chciałbym serdecznie pozdrowić. Proszę Państwa, będzie to sałatka na ciepło. Przesmażamy delikatnie owoc tropikalny, kalijski owoc tropikalny, przesmażamy na dużej, dużej ilości oleju, lecz nie można przesadzać, ponieważ ten garnek to nie jest Passat B5, tylko tutaj, proszę Państwa, będziemy właśnie mieszali naszą cebulę. Dodamy odrobinę tego oto francuskiego przysmaku. Francuska zupa cebulowa, proszę Państwa, wyprodukowana przez firmę Knorr. Czekamy na odpowiedź, tutaj może jakiś przedstawiciel z tej firmy mógłby się do nas w międzyczasie odezwać, czekamy na telefon. Proszę Państwa, mieszamy tylko w lewą stronę, tylko w lewą, trzeba to zapamiętać, cebula mieszana w prawo, niestety szybciej się przypala. 27, ile to jest, 27, 800. 27, 800. No to masz 26. Dwadzieścia pięć kilo, dwadzieścia trzy, dwieście. A bo ta mata ma kilo 800 waży. Dobra, wypuszczaj. Bum!